Jak to było? Znaczy, to były lata dość odległe już, bo 96, 99 rok. Bardzo ciekawie, bardzo dobrze wspominam ten okres w swojej karierze zawodowej. A myślę, że dla Politechniki też było to też znamienne tym, że była to pierwsza kadencja o statucie Politechniki. I to no, na pewno zostaje w historii tej uczelni. Lata były ciekawe, bo były to początki właściwie takiej niezależności gospodarczej państwa. Musieliśmy jakoś znaleźć się w tym całym zamieszaniu, które w pierwszych latach po 89 roku były. I w związku z czym podejmowaliśmy bardzo wiele działań. Działań, które pozwalały uczelni na rozwój. No, pamiętam takie rzeczy jak tworzenie punktów zamiejscowych w Brzegu, w Kędzierzynie chyba, jeśli pamiętam. I pamiętam, że tworzyliśmy takie przedsięwzięcia, które zacieśniały współpracę między gospodarką a sferą nauki, jak Forum Akademicko-Gospodarcze Śląska Opolskiego. To była organizacja, która była unikatowa w skali kraju, wzorowana trochę na Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym założonym przez profesora Marka Dietricha. I ona gromadziła rzeczywiście rektorów, szefów dużych firm opolszczyzny. Spotykaliśmy się regularnie, rozmawialiśmy o najistotniejszych problemach dla rozwoju regionu. Jednym ze skutków działania tego forum było próba utworzenia parku technologicznego. No, nie udało się wtedy tego rozwinąć aż na taką skalę, jak to powinno być, ale tak na dobrą sprawę dopiero w ostatnich latach przecież te parki przemysłowo, parki technologiczne czy tego rodzaju centra to właściwie rozwinęły się na większą skalę i dopiero mają taką efektywność działania. Ale próby podejmowaliśmy w tym zakresie. No, pamiętam też, że udało się dzięki świetnej współpracy pomiędzy uczelniami uruchomić na przykład na Wydziale Mechanicznym studia doktoranckie. To był rezultat, wydział nie miał jeszcze wtedy uprawnień do nadawania stopni, ale mieliśmy współpracę świetną z Politechniką Częstochowską i dzięki umowie właśnie z tą uczelnią utworzyliśmy własne niezależne studia doktoranckie, które bardzo ożywiły wydział i myślę, że również uczelnie, bo no, tak wyglądają nowoczesne uczelnie techniczne, że muszą kształcić nie tylko to, że muszą kształcić doktorów, bo to jest takie zamknięcie cyklu kształcenia. Ten trzeci stopień to jest właściwie wypełnienie z edukacji na studiach wyższych, ale przede wszystkim ożywia to działalność naukową uczelni, spotkania, seminaria. To wszystko daje atmosferę uniwersytetu. I to się też udało zrobić. No, mieliśmy także nieprzyjemne wydarzenie w postaci powodzi. W roku 97 akurat wtedy przeżywaliśmy taką tragedię miasta, tragedię regionu, ale miało to też swoją dobrą stronę. Proszę sobie wyobrazić, że ujawniły się wtedy postawy ludzkie. Naprawdę z dumą patrzyłem na wielu pracowników, na wielu kolegów, koleżanki, kolegów, którzy zaangażowali się w pomoc powodzianom, w ratowanie powodzian, w później pomoc im w tych trudnych miesiącach. To naprawdę było przyjemnością współpracować z tymi ludźmi. Także nawet takie wydarzenia złe, tragiczne mogą generować jakieś pozytywne postawy. O czym jeszcze warto by mówić? No, mieliśmy wtedy dobrą współpracę z przemysłem. Myślę, że w tej chwili Politechnika Opolska nadal taką współpracę ma. Z tego, co słyszę, rozwija się to bardzo dobrze. Ale wtedy budowaliśmy, no, ja miałem pewną taką pozycję w branży metalurgiczno-odlewniczej, w związku z czym łatwiej było mi uzyskać współpracę z takimi firmami jak Huta Maapanew i inne podmioty z tego obszaru, z tej dziedziny, z tego obszaru działania. I
Tu muszę powiedzieć, że też było to dość efektywne, zarówno w zakresie kształcenia podyplomowego, różnego rodzaju kursów, wykonywanych wspólnie projektów. Także podsumowując ten, mam nadzieję, najważniejsze wydarzenia, o których pamiętałem, to muszę powiedzieć, że był to bardzo ciekawy okres w karierze zawodowej. No, wymagający pewnego zaangażowania, ale no to też tak jest. Jeżeli chce się pełnić tę misję, którą uczelnia powierza na okres kadencji, no to trzeba troszeczkę poświęcenia włożyć w to zadanie. Pamiętam ten okres również bardzo dobrze ze względów osobistych, bo wiele przyjemnych wydarzeń miało miejsce w tym okresie i wpłynęło na całe moje życie. Także był to bardzo ciekawy okres i cieszę się, że Politechnika Opolska kontynuuje taką dobrą passę i rozwija się bardzo dobrze.